Chcemy, by BSP ZOZ działał w dotychczasowej formule prawnej. Gwarantuje on bowiem bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich statusu materialnego. Składając niniejszy protest na ręce pana starosty, zobowiązujemy władze powiatu do uwzględnienia woli wyborców i potencjalnych pacjentów przy podejmowaniu decyzji o dalszych losach szpitala i podległych mu przychodni. Czytamy w piśmie protestacyjnym przygotowanym przez Komitet Obywatelski z Lubartowa. Członkowie komitetu zbierają podpisy mieszkańców naszego powiatu, by w ten sposób wyrazić swoje obawy związane z przyszłością tzw. starego szpitala i zapobiec jego ewentualnej sprzedaży. Wiąże się to także z przeniesieniem oddziału chorób płuc i gruźlicy oraz likwidacją oddziału leczenia uzależnień. Kolejną obawą jest możliwa, zdaniem komitetu, likwidacja sali intensywnej opieki kardiologicznej znajdującej się w budynku przy ulicy Cichej. Członkowie komitetu sprzeciwiają się także zwalnianiu pracowników medycznych przy jednoczesnym zatrudnianiu administracyjnych. Plotki różne chodzą, kto taką chrapkę ma to kupić, bo to jest centrum, bardzo ładna działka, właśnie kiedyś dla biednych kupili, a teraz to się tak wszystko wyprowadza. Gdyby to służyło dla wszystkich i dla dobra, to na pewno nikt by się nie buntował, a w tej sytuacji, to nie tylko u nas, w całej Polsce, ale my nie możemy o całą Polskę walczyć, tu jesteśmy, tu i teraz, mieszkamy, tu żeśmy pracowali, tu nasze dzieci wychowywali, także poszły w świat, wstydu dla Lubartowa nie przynosili, to uważam, że ci panowie też nie powinni wstydu dla Lubartowa, dla historii, bo tam ktoś też będzie ziemię lubartowskie pisał i żeby to było tak naprawdę ładnie napisane i prawdziwie, bo pisać można wiele rzeczy, też wiele nawet zmienić i w tej książce, bo jak ludzie żyją i mogą udowodnić wiele, no ale niemniej jednak naprawdę mamy tak piękną historię i kulturę, a tu przyjeżdżają wycieczki do Kozłówki, mamy czym się pochwalić. Proszę spojrzeć, wszędzie piwo, wszędzie nie ma nic. Mamy sanktuarium Świętej Anny, także jest się czym pochwalić. Kozłówka, gdzie parę tysięcy ludzi, więcej jednego roku, jak kiedyś przez 10 lat przyjeżdżało. No i wszyscy by mieli chrapkę na tą Kozłówkę też sprywatyzować, rządzić, ale na Boga, jak ludzie dobrze robią, to trzeba pomagać im, a jak robią tak, jak robią, to po paluszkach. Zróbmy nawet wybory przedwczesne, bo przecież jak się możemy tak zorganizować, wszystkim nam się nie podoba, chociaż niektórzy doradcy w szpitalach, którzy byli wybrani nie przez ludzi, tylko przez zespół, przez, no nie wiem, czy przez pana starostę i radnych, że doradzają, no to nie podobają się moherowe berety. Na Boga, tu jest parę tysięcy ludzi na różnych stanowiskach i może bardziej wykształceni jak ci panowie, co tak bardzo ujmują tym ludziom, co chcą, upominają się o swoje, po swojemu myślą, to może będzie takie spotkanie na argumenty. Jestem takim łącznikiem pokoleń tutaj między tymi paniami, moim pokoleniem i tym młodszym i tak chciałem uświadomić wszystkim, nawet i młodym przede wszystkim, pokoleniu pana Jacka, który no jest Zalewskiego, tak, wicestarosty, że on też wiecznie zdrowy nie będzie, i wiecznie młody, że po prostu jego stać w tej chwili na to, żeby z Lubartowa wsiąść do swojego samochodu, żeby go ktoś zawiózł gdzieś w celu leczenia, czy sam nawet może pojechać, ale są osoby z krańców naszego powiatu, oddalonych od Lublina o bardzo dużą odległość. Osoby starsze nie to, że tak opuszczone i zostawione, tylko mieszkające same, bo dzieci gdzieś ze względów ekonomicznych musiały udać się do innych miast, żeby zarobić na utrzymanie tej rodziny, bo znamy sytuację w Polsce, jaka jest, że w miejscowym rynku trudno jest znaleźć pracę. Niech sobie uświadomi to, że to są ludzie potrzebujący opieki państwa, panów właśnie szczególnie i nas tutaj wszystkich, dlatego apeluję, jeżeli prosiłbym nawet takie spotkanie z komitetem tutaj, z paniami, jak obiecali, nie tylko przemawiać ładnie na dożynkach, jako starosta, wicestarosta, przemawiać na różnych uroczystościach, tylko wyjść, spojrzeć ludziom w oczy i powiedzieć, dlaczego to likwidują, jakim to celom służy i ile zysku mają z tego. Zysku. Jeżeli jest trzech dyrektorów w szpitalu obecnie, to niech ci dyrektorzy zajmują się tym rządzeniem, a nie będą sterowani przez innych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa,
negocjacje z funduszem, Narodowym Funduszem Zdrowia, niech przeprowadza dyrektor, nie informatyk tego szpitala, bo jest po to trzech dyrektorów, żeby oni się na to te sprawy załatwiali. No jest jeszcze taka sprawa, że oprócz tego właśnie trzeba zawierać umowy na jeden rok, nie na trzy lata. Powiat lubartowski liczy około 100 tysięcy ludzi, których starostwo ma pod opieką i to opieką też zdrowotną. Dlatego no, jest przykra sprawa, że panowie w ten sposób postępują, mówiąc, że likwidują odwyk, nie chcą przenieść do szpitala, bo nie ma miejsc. Są dwa oddziały puste od wielu lat. Nie obiecali tego. Od wielu lat w gazetach udzielają wywiadów, że nie ma miejsca w szpitalu. Jak to nie ma? Obecnie na oddziale wewnętrznym były dwie strony, męska i kobieca. W tej chwili jest tylko po jednej stronie oddział kobiecy, płucny został przeniesiony właśnie na ten oddział, gdzie był męski i sala intensywnej terapii z dwoma salami, już później po których pacjenci przechodzili z tej sali intensywnej terapii. Panowie mówią, że w tej chwili będą, to też zysków im nie przynosi, tylko same straty. No oczywiście będą straty, ale w ludziach, bo zanim gdzieś dowiozą, to już ten człowiek pomocy żadnej nie doczeka. Mają swoje rodziny, nie wiem czym się kierują. W tej chwili też już, pomimo tego, że to zostało zmniejszone, szykują się panowie do likwidacji właśnie tej sali intensywnej terapii, na którą nie tylko przyjeżdżają ludzie, którzy czekają notabene godzinami na transport w ciężkim stanie, żeby przewieźć ich do Lublina, po zabiegu wracają z powrotem na tą salę. Tu są pod stałą opieką, bo w Lublinie tam po zabiegach nie trzymają ich długo. Na drugą dobę wysyłają z powrotem. Dzieci, ludzie będą się podziewać. Migotanie serca. Następna sprawa. Nie tylko leżą te przypadki. Są obrzęki płuc, zdarzają się na innych oddziałach. Te osoby też są przenoszone na salę intensywnej terapii, ale u nas to przynosi straty, ponieważ wszyscy pacjenci są zarejestrowani jako oddział wewnętrzny. Nie to, że leży na sali intensywnej terapii. Proszę sprawdzić, to jest nierentowne, to tam nie ma ludzi, nie ma pacjentów. A pielęgniarka, która tam pracuje, ma reanimację z lekarzem. Jedna na dyżurze, drugi pacjent, wiadomo jak ze starszymi osobami jest, wstaje, ucieka. I teraz ratować życie, czy trzymać pacjenta? Pan starosta nie odpowie, jak się coś stanie. Ale pielęgniarka, która nie wie, co ma zrobić, bo nawet salowej nie ma, będzie pociągnięta do konsekwencji. Ale to jest nierentowne. Więc pytam się panów, czy oni będą wiecznie zdrowi? Czy będą wiecznie rządzić? Też. Bo w tej I jakie pozostałości zostaną po nich? Oni mówią, że wyborcy ich wybrali. Dobrze, do takiego rządzenia wykształcenia nie trzeba. Bo niszczyć jest łatwo, ale odbudować jest trudno. Jeszcze tak nieoficjalnie się dowiedziałem odnośnie oddziału odwykowego, że dotacje na te oddziały od następnego roku będą zwiększone. Będzie większy nacisk właśnie na leczenie uzależnień, bo to jest choroba cywilizacyjna. I jeszcze to jest sprawa taka, że jeżeli likwidujemy oddział odwykowy, to likwidujmy wszystkie sklepy z alkoholem. To wtedy nie trzeba będzie oddziału odwykowego. A oni piwo w ogóle nie też panowie nie biorą pod uwagę apeli klubu Nadzieja, gdzie skupia właśnie byłych alkoholików. Teraz się ubogim zabiera, bo Janosik to zabierał bogatym, dawał biednym, a teraz odwrotnie, zabiera się biednym, daje się bogatym. No i struna naciągnięta zawsze kiedyś pęknie i to będzie trzask. Dlatego władze nasze, które są mądre, wszelako wykształceni, powinni do tego zupełnie inaczej podchodzić. Nie zgadzamy się, przychodzą ludzie, rodziny całe w rozpaczy. Mogą być tu świadectwa takich ludzi, co właśnie wyleczyli się w naszej przychodni po 7, po 10 lat, już nie są alkoholikami,
którzy nie piją, rodziny odżyły, a dzisiaj nikt nikogo nie obchodzi w tym państwie, że ktoś pije, mówią, że to są źli ludzie, ale na Boga trzeba patrzeć, skąd te źródło powstało. Każdemu człowiekowi, każde państwo, nawet u ruskich pomagają, to myślę, że nie jesteśmy gorsi, a Lubartów na to sobie zasłużył, bo były tak dużo tu tych zakładów, które zresztą zostały zlikwidowane. No i gdzie te pieniądze? Gdzie mieliśmy za tę sprzedaż to śmieć? Nie mamy nic, teraz ostatnia deska ratunku, że z zawałem będą nas szukać, wieść może jeszcze jak zrobią tą rejonizację, bo każdy profesor może mieć swoją klinikę i chwała im za to. Niech sobie buduje jeszcze 5 szpitali, ale naszego starego szpitala i tak dawno już zamierzali, ta placówka im się tak podoba, skoro przed wojną, po wojnie mógł ktoś kupić, w darowiźnie dał, pan doktor Górnicki tu był, bardzo dobry lekarz, o którym się wcale nie wspomina, nawet jak były tu ulotki w szpitalu, teraz jego zdjęcia znikają, nie mówi się, nie pisze się. No wspomniany jest w tym Ziemi Lubartowskiej, chyba w trzecim wydaniu i w pierwszym pewnie też, bo akurat ja trzecie oglądałam, czytałam. Więc to są ludzie warci pamięci, żeby wzorowali się na ci panowie, to takich błędów myślę, żeby nie popełniali. Się nie patrzy na zysk i w jaki sposób pracować. Nie, tylko za wszelką cenę się wszystkiego pozbyć. Ale później co, jakie efekty, jak to będzie, trudno to wszystko odnowić. Tak, czy się w ogóle to odnowi. Mnie to wszystko przeraża, jakaś taka bezmyślność i taka wielka chęć zysku, nie patrząc się na to, co, jakie rezultaty to wszystko przyniesie. Z tymi zarzutami nie zgadza się dyrektor szpitala Łukasz Semeniuk. Komitet Obywatelski obawia się o przyszłość budynku przy ulicy Słowackiego. Wiem, że na razie jeszcze nie ma konkretnych planów dotyczących tego budynku na przyszłość, ale wspominał pan, że same koszty utrzymania są dość wysokie. Czy jest możliwe, że zostanie on po prostu sprzedany? Na to pytanie, czy ten budynek zostanie sprzedany, jest mi ciężko odpowiedzieć, ponieważ szpital ten budynek ma tylko i wyłącznie w użytkowaniu, natomiast właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Lubartowie, w związku z tym decyzja co do tego, jaka będzie przyszłość końcowa już tego budynku, należy przede wszystkim do starostwa. Natomiast na chwilę obecną my ten budynek używamy. Są oczywiście plany, natomiast są to plany w tym momencie, które powstają w zarysie. Także ciężko jest mówić, czy my będziemy korzystali jako szpital jeszcze z tych budynków w przyszłości. Na chwilę obecną planujemy wyprowadzić oddział także leczenia uzależnień, tak żebyśmy mogli maksymalnie zejść z kosztów funkcjonowania szpitala jako całości. Chciałam także uzyskać informacje, ponieważ padają kolejne zarzuty na temat, już chodzi o kadry. Mówi się, że pielęgniarki, lekarze są zwalniani, natomiast pracownicy administracyjni przyjmowani. Jak to jest naprawdę? Podstawową ideą, jaką się kieruje szpital i podstawowym zadaniem szpitala jest leczenie pacjentów, a nie tworzenie miejsc pracy. W związku z tym mam przygotowane informacje. W roku 2011, sam początek roku, było to 589 etatów w sumie. Na chwilę obecną mamy 526 etatów, czyli rzeczywiście się zmniejszyło. Jest to zmniejszenie liczby pracujących osób u nas w szpitalu o około 12%. Natomiast dla porównania, ten sam okres, tylko pracownicy administracyjni, to było 41 osób, w tym momencie jest 35 osób, czyli to jest zmniejszenie liczby pracujących osób o 15%. Także faktyczne zmniejszenie liczby osób pracujących następuje głównie w tych dziedzinach, które są niezwiązane bezpośrednim kontaktem z pacjentem. Chciałam także zapytać o negocjacje z NFZ-em, ponieważ tutaj kolejne zarzuty są takie, że to informatyk przeprowadza te negocjacje, a nie pan jako dyrektor. Powiem szczerze powiedziawszy, mocno się dziwię, dlaczego takie informacje się pojawiają, ponieważ ja już nieraz informowałem, że wszelkie negocjacje, jakie odbywały się, przynajmniej za czasów, kiedy ja jestem dyrektorem, były prowadzone tylko i wyłącznie przeze mnie. Nie ulega jednej wątpliwości fakt, mianowicie, że część dokumentacji jest przygotowana przez informatyków, ale są to tylko i wyłącznie dokumenty. Natomiast sam proces negocjacji jest to proces, w którym uczestniczę ja, ponieważ nikt inny ze szpitala nie ma możliwości nawet podpisywania dokumentacji z NFZ-em. Także ta informacja, czy też te zarzuty, no według mnie są wyssane z palca i chyba powodują tylko i wyłącznie ferment, z tego względu, że to ja odpowiadam za wysokość kontraktu i to ja jestem odpowiedzialny za to, że w roku 2012 mamy kontrakt o ponad 1 800 000 większy. Czyli to dzięki mnie, można powiedzieć, możemy przyjąć większą liczbę pacjentów,
w roku 2012 w porównaniu do tego, co mogliśmy mieć w roku 2011. Także informacje, że informatycy prowadzą negocjacje, no, są naprawdę bezpodstawne całkowicie. A takie odpowiedź na takie pytanie bym prosiła, ponieważ też panie z tego komitetu sprzeciwiały się temu, że negocjacje są prowadzone co 3 lata, a nie co rok. Tutaj to bym panie musiał z komitetu odesłać do Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia określa swoimi zarządzeniami, jakie są czasy trwania umów. Są to w tym momencie umowy wieloletnie. Na chwilę obecną mamy zawartą umowę na 3 lata. Jesteśmy już po półmetku tej umowy. Będziemy się teraz przygotowywali po raz kolejny do negocjacji finansowych na rok 2013. I w roku 2013 pod koniec będzie taka duża czekała nas sprawa, czyli negocjowanie umowy wieloletniej na kolejne 3 lata, chociaż mam nadzieję, że te umowy będą dłuższe niż tylko i wyłącznie 3 lata, ponieważ te 3 lata, jest to pewność, że kontrakt mamy i będziemy mieli. Natomiast każde nowe rozdanie może przynieść coś zupełnie innego, ponieważ pojawiają się nowe jednostki, nowe struktury, nie tylko na terenie powiatu, ale też na terenie całego województwa, które walczą o te same pieniądze, bo pieniądze są te same, natomiast nowych oferentów przybywa i nowych świadczeniodawców. W związku z tym, że oddział uzależnień zostaje likwidowany, tutaj się pojawia takie pytanie, ponieważ dawniej w szpitalu funkcjonował oddział okulistyczno-laryngologiczny. Czy to jest prawda, że pomieszczenia te są nadal puste? Dlaczego się ich nie wykorzystuje i dlaczego ten oddział, chodzi mi o oddział leczenia uzależnień, po prostu nie zostanie przeniesiony w to miejsce? Ja w zasadzie mógłbym zadać również pytanie, dlaczego od 2004 roku, kiedy obydwa te oddziały zostały zlikwidowane, dlaczego od 2004, czyli jakby nie patrzeć około 8 lat, żadna z osób, która zarządzała szpitalem, nie podjęła jakiejś decyzji co do tego, żeby te pomieszczenia wykorzystać. Jeśli chodzi o pustostan, który znajdował się na 5. piętrze, on w tym momencie jest zajmowany przez oddział intensywnej terapii. Natomiast dalej znajdują się pomieszczenia pomocnicze dla tego oddziału, także ten oddział nie jest stricte pustostanem, chociaż faktycznie na części oddziałów nie mamy bezpośrednio samych pacjentów, ale znajdują się tam różnego rodzaju środki, które są używane przez ten oddział. Natomiast na 3. piętrze znajduje się pustostan. Ten pustostan od lutego bieżącego roku dzięki bardzo dużej pomocy z RCZ-u jest remontowany. No, nie posiadamy tyle środków finansowych, żebyśmy byli w stanie uruchomić ten oddział, remontując go praktycznie od podstaw, a tego niestety te pomieszczenia wymagają. Natomiast jeśli istnieje inicjatywa lokalna, to równie dobrze inicjatywa lokalna mogłaby wesprzeć szpital, chociażby zbierając oprócz podpisów środki finansowe właśnie na remont pomieszczeń, z których korzystają praktycznie wszyscy mieszkańcy z terenu powiatu, a jak wszyscy doskonale wiedzą, jest to prawie 100 tysięcy mieszkańców i ci mieszkańcy w zasadzie w większości leczą się u nas. Pojawiają się wątpliwości wśród członków komitetu dotyczące sali intensywnej terapii opieki kardiologicznej. Czy ona może zostać zlikwidowana, ponieważ z tego, co panie i panowie słyszeli, pacjenci są rejestrowani nie jako pacjenci tej konkretnej sali, ale jako oddziału wewnętrznego, więc pojawia się wątpliwość, czy ta sala jest rentowna i czy będzie w przyszłości. Na pytanie co do rentowności, jest to sala, która znajduje się wewnątrz oddziału internistycznego, czyli wewnątrz oddziału wewnętrznego. Rzeczywiście znajduje się sala, jest to sala intensywnego nadzoru kardiologicznego i ci pacjenci, którzy się tam znajdują, są to pacjenci stricte z oddziału internistycznego. Jest to wydzielona, powiedzmy, taka mała część tego oddziału i są to pacjenci typowo pacjenci internistyczni, natomiast to, że oni znajdują się w tym pomieszczeniu, jest to kwestia tego, że zostało to tak przydzielone ze względu na ich stan zdrowia, ponieważ lekarz, który dokonuje przyjęcia pacjenta do oddziału, on bezpośrednio już go umieszcza w odpowiedniej sali. Jeżeli wymaga stan zdrowia pacjenta przytrzymywania go bezpośrednio pod różnego rodzaju urządzeniami, jak chociażby kardiomonitor, no to rzeczywiście znajduje się w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Jeśli chodzi o rentowność, ja się zastanawiam nad rentownością każdego oddziału. Musimy też pamiętać, że jesteśmy szpitalem powiatowym, w związku z tym jako szpital powiatowy musimy bezwzględnie posiadać pewnego rodzaju specjalności, takie jak na przykład chirurgia ogólna, tak jak właśnie interna, natomiast część oddziałów są to oddziały wysokospecjalistyczne, jak chociażby urologia czy neurologia i te oddziały
nie muszą istnieć w szpitalach powiatowych. U nas funkcjonują i funkcjonują bardzo dobrze. Natomiast, tak jak już mówiłem na wstępie, każda komórka, która znajduje się na terenie szpitalu, jest poddawana wnikliwej analizie ekonomicznej i zasadności medycznej. Jeżeli medycznie nie posiadamy odpowiedniej ilości pacjentów, którzy byliby leczeni w danych zakresach, no to zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście jest sens utrzymywać. I takie pytania stawialiśmy sobie, jeśli chodzi o oddział leczenia uzależnień. Stwierdziliśmy spadającą praktycznie z roku na rok liczbę pacjentów. I to nie tylko liczbę pacjentów, którzy przychodzą z terenu całego województwa, ale też pacjentów z terenu naszego powiatu. W zeszłym roku leczyliśmy około 180 pacjentów, a w roku 2008 mieliśmy ponad 350 osób leczonych. Także liczba pacjentów z terenu naszego powiatu praktycznie z roku na rok maleje. W związku z tym, czy istnieje zasadność utrzymywania oddziału, który nie jest oddziałem podstawowym i który nie jest w stanie się sam sfinansować? Doszliśmy do wniosku, że bazując na tych oddziałach leczenia uzależnień, które znajdują się w okolicy, chociażby w Łukowie, w Parczewie, w Radzyniu czy też w Lublinie, doszliśmy do takiego wniosku, że zlikwidujemy część tej działalności, zostawimy sobie poradnie, natomiast leczenie pacjentów stacjonarne będzie się odbywało w innych ośrodkach. Nawet dzisiaj miałem możliwość kontaktu i z pacjentem, i z rodziną pacjenta, który przyjechał w stanie upojenia alkoholowego i tutaj nie było problemu. Zaoferowałem kontakt, pomoc, żeby tego pacjenta można było uleczyć, bo przede wszystkim my jako szpital leczymy, ale także staramy się zwiększać jakość tego leczenia. No, chociażby przez to, że każdego roku, mimo naszej ciężkiej sytuacji finansowej, staramy się zdobywać nowe sprzęty, nowe wyposażenie i też inwestujemy w nasze kadry, jak chociażby przez szkolenia. Jeżeli chodzi o transport, bo nie każdy ma możliwość, żeby na własną rękę dojechać gdzieś do ośrodków oddalonych o dziesiątki kilometrów od Lubartowa. W tym momencie żadne przepisy nie obligują szpitala do tego, żeby transportował pacjentów, ponieważ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej daje wolność wyboru, jeśli chodzi o korzystanie z opieki medycznej. Z tego też względu pacjent, kierując się tą właśnie wolnością wyboru, może korzystać z każdego ośrodka, z jakiego by chciał. I tutaj transport do tego ośrodka to już jest tylko i wyłącznie kwestia pacjenta, natomiast od ośrodka czy też od szpitala zależy tylko i wyłącznie sam produkt, czyli leczenie pacjenta. Chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz. Czy to prawda, że w przyszłym roku mają wzrosnąć dotacje na oddział leczenia uzależnień? Bo ta choroba podobno jest już traktowana jako choroba cywilizacyjna. Ujmując chociażby samą kwestię tego, czy dotacje, ja również sprawdziłem sobie kwestie finansowe, jeśli chodzi o oddział leczenia uzależnień samych dotacji. Ten oddział nie funkcjonuje na zasadzie dotacji, tylko na zasadzie kontraktu z NFZ-em, tylko i wyłącznie. Ale sprawdziłem sobie również, czy jakiekolwiek instytucje zewnętrzne dotowały nas w jakikolwiek sposób środkami zewnętrznymi finansowymi. Rzeczywiście takie dotacje były, dwie. Jedna w roku 2008, a jedna w roku 2009. W związku też z tym, jak czytałem różnego rodzaju informacje na temat tego, że planujemy zamknąć oddział leczenia uzależnień, też wyczytałem, że różne instytucje nas wspierają. To nie jest do końca prawda, ponieważ mamy dokumenty finansowe, z których jasno wynika, że te środki finansowe, które dostawaliśmy z zewnątrz, rzeczywiście były, ale bardzo dawno temu i one były dokładnie, cytując, na prowadzenie zajęć i było to 6 tysięcy w roku 2009, i 12 350 zł w roku 2008, z czego część na prowadzenie zajęć, czyli dla psychoterapeutów i na zakup materacy i testerów trzeźwości. Natomiast sam oddział jest finansowany ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 rzeczywiście zakłada zwyżkę, no z tym, że będzie taka sama sytuacja jak co roku, zwyżka jest. A to, kto ile dostanie, będzie zależało od tego, jaką analizę przeprowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to on monitoruje udzielone świadczenia, to, co zostało zrealizowane w latach ubiegłych i na podstawie tej analizy zakłada, ile świadczeń może zostać udzielonych w kolejnym roku i na podstawie tych założeń przekazuje środki finansowe na leczenie. Biorąc pod uwagę chociażby to, że nam się zmniejsza liczba pacjentów,
No ciężko jest podjąć taki wniosek, że będziemy mieli wyższe środki finansowe pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto w piśmie z dnia 6 maja 2011 roku skierowanym przez Komitet Obywatelski do Starostwa czytamy: bardzo ważna jest też sprawa prawidłowości funkcjonowania tomografu komputerowego w szpitalu w Lubartowie. Jak wiemy, został on zakupiony za pieniądze gmin i miał służyć wszystkim mieszkańcom. Dlaczego na prześwietlenie tomografem w ramach NFZ pacjenci muszą czekać cały miesiąc w kolejce? Natomiast prześwietlenia tak zwane komercyjne wykonywane są od ręki. A jeżeli chodzi o tomograf komputerowy, bo padły takie zarzuty, że jest on w pierwszej kolejności udostępniany tak zwanym pacjentom komercyjnym, natomiast ci, którzy mają skierowanie z NFZ, muszą czekać na badanie nawet około miesiąca. Sytuacja i pytania w zasadzie, które pojawiają się o tomograf komputerowy, to są to pytania, które pojawiają się w zasadzie od czasu, kiedy tomograf się pojawił w szpitalu. Nie jest prawdą, że udzielamy badań komercyjnych, ponieważ jest to sprzęt zakupiony ze środków z Unii Europejskiej i jesteśmy zobligowani umową udzielania świadczeń nieodpłatnie, czyli na podstawie kontraktu z NFZ-em. Fakt jest taki, mianowicie, że pacjenci, którzy przychodzą i są kierowani przez poradnie specjalistyczne, muszą czekać na badanie, ale jest to decyzja lekarska. Natomiast ci pacjenci, którzy są kierowani bezpośrednio z oddziałów, mają świadczenia w tym terminie, w jakim lekarz zaleci. Członkowie Komitetu Obywatelskiego zaznaczają, że pismo protestacyjne z podpisami mieszkańców powiatu trafiło do starostwa 3 marca 2011 roku. Nikt ze starostwa nie pofatygował się jednak ich zdaniem, by z nimi porozmawiać. Dlatego, jak uważają członkowie komitetu, ważne jest przeprowadzenie w sprawie szpitala konsultacji społecznych. Ponadto twierdzą, że pismo popierające protestujących lubartowian skierował do starostwa także senator Stanisław Gogacz. Tak. Ja bym jeszcze miał taki apel, żeby właśnie spotkać się na takim, no, żeby były osoby reprezentujące, dajmy na to właśnie starostwo przez pana starostę, jednego, drugiego, pan dyrektor. No tu są dyrektorzy, się zmieniają, to mają mało do powiedzenia, bo bez przerwy są roszady i też nie wiem, bo to oszczędności są, ale to idą też pieniądze za tymi zmianami, za każdy opuszczony etat. To już tego, ale żeby ci panowie starostowie spojrzeli ludziom w oczy, związkom zawodowym, pielęgniarkom, pacjentom, i tutaj tej grupie, która już potrzebuje tej pomocy i nam, którzy się zbliżamy do tego tak zwanego wieku remontowego, żeby po prostu przyszli, powiedzieli jasno, wyraźnie, do czego zmierzają, jakie mają cele i co mają z tym zrobić. Czy oni naprawdę zdają sobie świadomość z tego, że ludzie ich wybrali po to, bo obdarzyli ich zaufaniem, czy tylko dla siebie, czy są dla tej społeczności, bo to oni są z ludzi i przez ludzi tam ustanowieni, więc niech przyjdą z nami porozmawiać, po prostu tylko porozmawiać, spojrzeć tak jak ja pani w oczy, bo ja z panią rozmawiam i mam zwrok w pani. Niech oni tak popatrzą i powiedzą szczerze, co kombinują, bo to jest kombinacja, to jest partyzantka, to bardzo tutaj pani powiedziała, że pan starosta unika rozmowy z tym najstarszym pokoleniem lubartowskim. Kiedy w gimnazjum uczy się u dzieci szacunku do pokoleń. Na każdych zebraniach, co byłem, na każdych uroczystościach są starzy żacy harcerze, którzy tą szkołę kończyli. A tutaj duża różnica wieku między panem Jackiem a tą panią i on nie chce z nią porozmawiać na te tematy, a dużo mógłby się nauczyć. Dużo. Nie, chodzi o szacunek do człowieka. To jest najważniejsze, nie wykształcenie. Jeszcze to nie tylko pan Jacek, ale pan starosta, pan senator Gogacz bardzo nas wspiera. Możemy spokojnie spać, bo nigdy nas nie oszukał, nie zawiódł. Spotkania są. W naszym imieniu i społeczności pisał do pana starosty ostatnio i w ogóle nie ma żadnej odpowiedzi od maja. Później już było ponaglenie. Też jeśli się nawet nie darzysz szacunkiem, władzy nadrzędnej, to trudno od tych ludzi cokolwiek wymagać. Także dzisiaj apeluję do wszystkich lubartowian, żeby czytali, kto jak głosuje i dlaczego zrobił, dlaczego nam tak wszystko likwiduje, czy wszystko można przeliczyć na pieniądze. I z lewa i z prawa, bo to nie to, że jest jakaś partia i ma rządzić. Tu wszyscy panowie, których ludzie wybrali, powinni siąść do jednego stołu i nie ma, że jesteś lepszy czy gorszy. I żeby była rozmowa na argumenty. Wtedy będziemy mogli ufać. Jeszcze apel do panów radnych. Jesteście też wybrani przez społeczeństwo. Społeczeństwo wam zaufało.
zainteresujcie się tą sprawą, bo to są ludzie starsi, potrzebujący pomocy. Nie wiem, co na tych sesjach tam robicie i czy wiecie, jesteście w ogóle informowani o tych sprawach, o sytuacji szpitalnej. Z tego, co mi wiadomo, byłem wczoraj w jednej miejscowości, tam nawet nic o tym, chociaż podpowiad podlegają nasz, ale nic na ten temat nie wiedzą. Jest ogólne, uprawiana ogólna partyzantka. Wicestarosta lubartowski Jacek Zalewski z tymi zarzutami kategorycznie się nie zgadza. Jakie są plany dotyczące budynku przy ulicy Słowackiego, tak zwanego Starego Szpitala? Na dzień dzisiejszy dyrektor poinformował nas, że jego plany z wykorzystaniem szpitala, tak zwanego Starego, kończą się 31 października, czyli w tym dniu no możemy rozmawiać o tym, że szpital przekaże ten, znaczy dyrektor przekaże ten szpital starostwu powiatowego, no i wtedy tak naprawdę starosta, zarząd będzie mógł formalnie decydować o losach tego szpitala. Nie ukrywam, że od dłuższego czasu zastanawiamy się nad wykorzystaniem nie tylko tego obiektu, będącego własnością powiatu lubartowskiego, ale również innych. Jeżeli szpital, jeśli dyrektor dojdzie do wniosku, że nie jest mu ten obiekt potrzebny na usługi medyczne, więc no my jako samorząd będziemy musieli się zastanowić nad jego przyszłością. Na pewno dzisiaj nie ma żadnego pomysłu na ten szpital. Jest rozważane kilka rzeczy, co może być w tym budynku. Między innymi również dalej analizujemy i liczymy, tak krótko mówiąc, koszty funkcjonowania w tym obiekcie dalej usług medycznych. Nie będę dzisiaj mówił konkretnie jakich, ale jest to analizowane. Są inne pomysły również, wykorzystanie tego na cele związane z administracją, z innymi naszymi jednostkami organizacyjnymi starostwa, więc no tych konkretnej decyzji nie ma. Na pewno się zastanawiamy, co z tym zrobić, żeby obiekt nie stał. Co do sprzedaży, znaczy ja nie widzę takiej potrzeby. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie tutaj w ramach starostwa znaleźć dobrą funkcję do tego budynku. Ponieważ członkowie Komitetu Obywatelskiego skarżą się na brak konsultacji społecznych, na to, że pan unika spotkania z nimi, że pan z nimi nie rozmawia, nie informuje w sposób otwarty, to o wszystkim dowiadują się, jeżeli chodzi o plany dotyczące szpitala z tak zwanej poczty pantoflowej. Jak pan to skomentuje? Znaczy, dziwię się, że unikam, bo tak jak pani może do mnie wejść praktycznie w każdej chwili, ewentualnie trzeba było troszeczkę wcześniej zadzwonić, żebym gdzieś tam nie wyjechał w sprawach służbowych, to tak samo myślę, każdy mieszkaniec powiatu może od godziny tej przynajmniej 8 do 15.30 przyjść, zapukać i jeżeli tylko będę mógł, na pewno chętnie z nim porozmawiam. Tak się też działo z paniami, które reprezentują tak zwany Komitet Obywatelski. Na początku mojej kadencji w samorządzie były chyba jedno czy dwa takie spotkania. Chętnie z paniami się spotkam, jeżeli dalej czują niedosyt spotykania się, więc przez zapośrednictwem telewizji jestem w stanie je zaprosić, zapraszam i chętnie z nimi porozmawiam i powiem o planach. Tym bardziej, że jeżeli są potrzeby jakichś rozmów, to te rozmowy się odbywają. No akurat ten Komitet Obywatelski, no ja spróbowałem gdzieś tam znaleźć jakąś formę organizacyjną tego komitetu. Znaczy są to panie, które się tak nazywają i nawet jeżeli odbywają się konsultacje, a takie konsultacje w różnych sprawach przeprowadzamy jako powiat, wymaga na to tego przepisy prawa, żeby pewne rzeczy konsultować ze społeczeństwem, to przede wszystkim prosimy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Nie spotkałem na liście stowarzyszeń tego komitetu, więc na pewno formalnie jako jakieś ciało, które by było formalnie proszone do rozmów, no to dzisiaj nie, aczkolwiek nie wykluczam, że możemy z nimi rozmawiać w każdej chwili. Panie są zaangażowane i bardzo dobrze w życie powiatu, sprawy mieszkańców powiatu. Leży im na sercu, tak jak ja widzę z tych ich trosk wypowiadanych publicznie, dobro szpitala, dobro pacjentów. I myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, więc w każdej chwili możemy o tym rozmawiać. Planów na temat szpitala jest bardzo wiele. Wiele jest koncepcji rozważanych. W tej chwili praktycznie finalizujemy takie duże opracowanie na temat właśnie analizy ekonomicznej sytuacji szpitala z różnymi możliwymi rozwiązaniami i propozycjami na dalsze funkcjonowanie. Tak jak mówię, jest to na etapie końcowym, więc przyjdzie moment, kiedy zaczniemy rozmawiać bardzo poważnie z mieszkańcami, z radnymi, z pracownikami szpitala nad konkretnymi rozwiązaniami dla szpitala. A
A czy to prawda, że do starostwa wpłynęła lista osób protestujących, licząca niemal 5 tysięcy podpisów? Podejrzewam, że mówimy tutaj o liście, która wpłynęła chyba na początku tamtego roku, czyli 2011. Było to około 1000, pytam starosty, około 1800 podpisów. Na każda z tych osób, która się podpisała pod tym listem do starosty, każda z tych osób dostała imienną odpowiedź od starosty. Podobno była jeszcze donoszona. Donoszone były podpisy. Ja tego nie widziałem i nie wiem, tak? No, taką mam informację od starosty, ponieważ to starosta osobiście postanowił odpisać na ten list. Z tego co wiem, to odpisał mieszkańcom, którzy podali tam swoje adresy. Każdy z tych mieszkańców dostał odpowiedź od starosty i o takiej liście wiem. O innej liście nie wiem, chyba że coś jest w trakcie, więc zobaczymy. Chciałam jeszcze zapytać o senatora Gogacza, który podobno popiera protestujących lubartowian. Czy on wystosował do starostwa pismo w tej sprawie? Również rozmawiałem z starostą na ten temat. Na dzień dzisiejszy do starostwa nie wpłynął żaden list od pana senatora. Jeżeli taki list wpłynie, oczywiście odpowiemy panu senatorowi na te kwestie, które on będzie ewentualnie poruszał. Również dla senatora zawsze jest tutaj drzwi otwarte, zawsze możemy, nie musimy listownie sobie odpowiadać, myślę, że zawsze możemy się spotkać i porozmawiać. Tym bardziej, że z senatorem parę razy gdzieś tam przy różnych uroczystościach miałem okazję się spotkać. Padają zarzuty, że zwalniani są pracownicy medyczni, a przyjmowani na poziomie administracyjnym. Chyba to nie jest właściwy zarzut i tutaj bardziej dyrektor, podejrzewam, powinien się wypowiedzieć na ten temat, jakie osoby są zatrudnione. Z tego co ja wiem, informacje jakie co miesiąc uzyskujemy od dyrektora, to raczej jest odwrotnie, chyba tam więcej pracowników z administracji zostało zwolnionych niż, procentowo oczywiście, bo to jest mniejsza grupa w stosunku do wszystkich pracowników szpitala niż z innego personelu. I myślę, że tak naprawdę kogo się zwalnia, czy ja bym nie dzielił tutaj na administracyjnych, a po prostu jeżeli już musimy zwalniać, to faktycznie tylko tych, którzy na dzień dzisiejszy uważamy, że są niepotrzebni w tym sensie, że nie mamy dla nich pracy, tak? Czyli nie mamy dla nich możliwości świadczenia dla nas pracy, to te osoby są zwalniane. Oczywiście nie wykluczam, że będą przypadki, że będziemy zatrudniać osoby w tych działach, gdzie stwierdzimy, że na przykład jest ktoś tam potrzebny. Ja już dzisiaj mam parę pomysłów, gdzie ktoś by się przydał dobry do szpitala, chociażby temat rozliczeń, który jak się okazuje szwankuje od dawna i dalej jest tym problem, bo jest to skomplikowane rzeczy. Takich osób na rynku nie ma, a jeżeli by była taka, to już dzisiaj bym namawiał dyrektora, żeby taką osobę, to jako przykład bym postawił, że jeżeli będzie potrzeby konkretne do zatrudnienia, to ja będę, dyrektor będzie decydował o zatrudnianiu, a nie to, czy to jest z administracji, czy to, jeżeli się okaże, że potrzebujemy pielęgniarek albo specjalistów konkretnych, to będziemy ich zatrudniać, bo po to jesteśmy. Członkowie komitetu stawiają takie pytanie, czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że nie będzie pan wiecznie młody i zdrowy, że istnieją osoby starsze, często samotne, które nie mają możliwości dojechania gdzieś tam do ośrodków oddalonych o dziesiątki kilometrów od Lubartowa po to, żeby się leczyć. Jaką ma pan propozycję dla takich osób? Jeszcze niedawno pisałem w swoich materiałach wyborczych młody i ambitny i z doświadczeniem, co się trochę kłóciło. No i dzisiaj ktoś mi niedawno zwrócił uwagę, że już chyba nie taki młody, więc dziękuję paniom z komitetu, które jeszcze dalej uważają mnie za osobę młodą. Na pewno młodą wiarą i duchem w to, że można coś zmienić i poprawić ogólnie w funkcjonowaniu i szpitala, i w ogóle administracji samorządowej. Znaczy, nie zgadzam się z tym, że jako człowiek młody nie zdaję sobie sprawy, co się dzieje z osobami starszymi. Myślę, że to, że mam kontakt z tymi osobami, chociażby zawodowo, tak? Czyli dwa domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie dużo osób jest starszych. Kontakt również rodzinny, tak? Babcia, mama, dziadek, prawda? Więc wielki szacunek do osób starszych i myślę, że nikt nie może mi zarzucić tego, że kiedykolwiek gdzieś wypowiedziałem się nieżyczliwie albo arogancją do osób starszych i nie ujmując ich i lekceważąc ich potrzeby. W związku z tym właśnie, że zdajemy sobie z tego sprawę, że osób starszych przybywa generalnie i w Polsce, ale w powiecie lubartowskim, że nasze społeczeństwo się starzeje. W związku z tym również i tutaj z dyrektorem, również i na zarządzie zastanawiamy się nad sposobami chociażby
w sferze tych usług medycznych, co dla tych osób my jako samorząd możemy przygotować. No i między innymi właśnie rozważane te pomysły ze starym szpitalem tak zwanym, co tam moglibyśmy zrobić na przykład dla osób starszych, bo zdajemy sobie sprawę, że usługi opiekuńcze są w niewystarczającym stopniu zabezpieczane, zaspokajane przez instytucje nie tylko powiatowe, nie tylko szpital, ale również inne do tego powołane. Jest to duży problem w tej chwili, co zrobić, żeby osoby starsze mogły żyć dalej normalnie w społeczeństwie i korzystać z pełni praw, jakie mają. Co może osoba zrobić starsza? No przede wszystkim korzystać z naszego szpitala. Myślę, że nie ma takiej sytuacji, że ktokolwiek, nie tylko osoba starsza, była jej odmówiona pomoc i dalej tak będzie. Trochę nie czuję intencji. No. Właśnie to, co robimy, uważam, daje nam gwarancję, że właśnie te osoby, zwłaszcza osoby starsze, będą mogły dalej korzystać ze szpitala, jeżeli uda się zrobić to, co planujemy. Czyli bezpieczny szpital będzie bezpieczny dla pacjenta, będzie bezpieczny dla pracowników, a przede wszystkim musi być dobrze zarządzany i sprawnie organizacyjnie. I wtedy te wszystkie rzeczy, ta jakość postrzegana przez pacjentów przełoży się na to, że właśnie osoba starsza nie będzie się bała korzystać z usług szpitala. Co do tych zmian organizacyjnych, tak, czyli przeniesienie oddziału wcześniej gruźlicy i choroby płuc, dzisiaj oddziału pulmonologicznego. To, że formalnie nie leczymy dzisiaj gruźlicy, to naprawdę dużym nadużyciem by było powiedzenie, że mieszkańcy powiatu, którzy zachorują, będą mieli problem. Nie mają problemu żadnego, ponieważ ośrodki w województwie specjalistyczne są. Tych przypadków tak zwanej gruźlicy było mało i naprawdę nie było takiej potrzeby, żeby tworzyć specjalne wydzielone strefy, tworzyć strukturę, żeby tylko przyjąć, nie wiem, 5-6 osób w ciągu roku z typową gruźlicą. Te osoby są u nas diagnozowane. Jeżeli się okaże, że taka osoba się pojawi, jest z automatu przewożona przez nas do szpitala specjalistycznego, zakaźnego, który tam ma i specjalistów, i fachowców, i no jest do tego stworzony, żeby właśnie takie przypadki leczyć. Więc akurat gruźlica nie dotyczy osób starszych, tylko wszystkich. Więc myślę, że tu ten element jest... Zabezpieczenie jest dla mieszkańców powiatu, jeżeli chodzi o gruźlicę. Dalej choroby płuc są leczone u nas. Oddział dalej funkcjonuje. Nawet uważam, że to, co się wydarzyło, czyli przeniesienie ze starego obiektu do nowych pomieszczeń, a można powiedzieć wyremontowanych, no, poprawiło komfort przebywania tych pacjentów na oddziale. Zabezpieczenie medyczne jest dużo lepsze niż w starym szpitalu, gdzie nie było rentgena, gdzie też dyżury pełnione przez lekarza, no też to był lekarz konkretnej specjalizacji. Jeżeli pojawili się pacjenci albo przed danego pacjenta pojawił się jakiś problem, no to nie mógł korzystać z konsultacji. Albo te konsultacje były utrudnione. Dzisiaj praktycznie w jednym obiekcie mamy wszystkich specjalistów, więc dla pacjenta tak naprawdę uważam, że polepszyło się i tak naprawdę o to chodzi. A czy to będzie w tym budynku, czy w innym, no to ja bym nie przesądzał. Po prostu chodzi tak naprawdę o to, żeby było bezpiecznie dla pacjentów, żeby warunki ich pobytu były lepsze niż są do tej pory. Stary szpital, mamy decyzję nadzoru budowlanego, wymaga kapitalnego remontu, więc to, co już kiedyś gdzieś tam wypowiadałem się, że decyzja o ewentualnym opuszczaniu przez szpital budynków starego szpitala, to jest kilka rzeczy, tak? Czyli finansowe, organizacyjne, ale głównie też to, że jednak ten budynek wymaga bardzo dużego remontu. Co do uzależnień, no też tutaj chyba byłem ostatnią osobą, która tak z czystym sumieniem powiedziała, że to jest niepotrzebne. Rozmawiałem z prezesem z Klubu Nadzieja, rozmawiałem z panią ordynator, również z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No, mam kontakt też z tymi osobami. No, wszyscy podkreślają oczywiście potrzebę tego oddziału i tu nikt z tym nie dyskutuje, bo chyba bym był laikiem, jakbym powiedział, że nie, ten oddział w Lubartowie jest niepotrzebny i że nie znalazłoby się zastosowanie. Tylko okazuje się, że dzisiaj służba zdrowia troszeczkę się zmienia. Zaczynają się specjalizować różne ośrodki w różnych dziedzinach. Tak jak i u nas w szpitalu też próbujemy nie robić wszystkiego, tylko robić pewien zakres, ale robić to dobrze. W innym szpitalu coś innego.
Dlatego mówię, podejmując decyzję o likwidacji oddziału uzależnień, no, rozważyliśmy różne kwestie. Nawet mówię, szukaliśmy miejsca w nowym szpitalu, żeby spróbować może wygospodarować pomieszczenie jakieś. No, okazało się to bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Kwestie finansowe, które też powinniśmy rozważyć, czy finansować tego typu działalność, czy może skupić się na innej formie działalności i też spróbować pomóc tym osobom. W okolicy mamy kilka oddziałów, dobrze działających, dużych, które mają dużo większe kontrakty od nas, więc myślę, że też tak naprawdę problem osób, które chcą się leczyć, znaczy nie ma tego problemu. Naprawdę te osoby znajdą miejsce na terenie województwa, żeby móc korzystać z terapii. Co do tego oddziału, pani mówiła, kardiologicznego, sala intensywnej opieki kardiologicznej. Znaczy nie wiem, skąd się ten szum trochę wziął, bo nie ukryłem, że też do mnie doszły takie informacje, że gdzieś tutaj jakiś jest strach, że nagle tutaj nie będzie kardiologii u nas. Sytuacja jest taka, że mamy tą salę, z tym, że jest trochę problem z kardiologami. I teraz jest pytanie, oczywiście to dyrektor ma rozstrzygnąć, bo albo ma postawić na kardiologię i znaleźć specjalistów i zabezpieczyć tych pacjentów, albo jeżeli nie jest w stanie realizować tej podstawowej opieki, no to po prostu ma to otwarcie uczciwie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć mieszkańców w tym zakresie. Kardiologia też stała się taką dziedziną dość dobrze finansowaną, bardzo dochodową. W okolicach mamy kilka dobrych ośrodków kardiologicznych, gdzie pacjenci są zabezpieczani od, że tak powiem, od A do Z, czyli można każdy mniej skomplikowany i bardziej skomplikowany zabieg przeprowadzić. I się okazuje, ja tam rozmawiałem z dyrektorem, pytałem, jak to u nas wygląda, że podstawową diagnostykę tak, my jesteśmy w stanie zrobić, ale jeżeli chodzi o jakieś specjalistyczne badania, to niestety musimy wozić pacjentów do Lublina. Tu się pojawia taki problem, oni się obawiają o to, że po prostu dany pacjent może nie zdążyć dojechać. Ale to znaczy chyba nie ma, nie ma tego zagrożenia. Znaczy ja nie chciałbym się wypowiadać jako medyk, tak? No, nie znam, nie wierzę w to, że ktokolwiek podejmie decyzję zagrażającą zdrowiu. Tak? Bo jeżeli pacjent trafia z zawałem, to wyobrażam sobie tak, jeżeli to jest zawał i trafia do naszego szpitala, no to na tyle mamy kadrę medyczną, że jesteśmy w stanie te podstawowe rzeczy wokół tego pacjenta zrobić, czyli go tam jakoś zabezpieczyć, żeby on właśnie mógł dojechać do szpitala już specjalistycznego, a do tego szpitala i tak trafi. Chyba że lekarz z karetki najczęściej podejmuje taką decyzję, że od razu wiezie do specjalistycznego ośrodka, gdzie to jest myślę, że nawet lepsze. Bo ja nie chciałbym się powiedzieć, czy wystarczy pół godziny, czy 15 minut, czy 10 minut. Ważne jest, że nie twórzmy takiej atmosfery, że jak nie mamy czegoś, to już pacjent jest zagrożony, że musi jechać i tak dalej. Mamy szpital, który uważam jest w stanie przyjąć każdego pacjenta i go tak zabezpieczyć, że jeżeli nawet jest wymagana jakaś specjalistyczna interwencja, to czy śmigłowiec, czy karetka, to jesteśmy w stanie po prostu tego pacjenta już dostarczyć do tego ośrodka, gdzie tam dostanie już naprawdę specjalistyczną pomoc. Więc ja bym nie straszył mieszkańców powiatu, że nagle jak trafią do szpitala w Lubartowie, to się coś stanie złego, bo chociażby nie będzie kardiologii. Kardiologa i tak nie mamy lekarza, ale lekarze i tak przyjmują, są specjaliści innych dziedzin, którzy są w stanie każdym pacjentem się zająć. I to jest najważniejsze, mówię, specjalistyczne zabiegi, my w Lubartowie nie będziemy kardiologii prawdopodobnie robili, bo nie mamy. Nie mówię już o sprzęcie, bo ten można nabyć, ale się okazuje, że i lekarze. Problem jest z lekarzami. To, co się dzieje na poradni, był problem. Przez pacjenci się żalili, że muszą długo czekać na przyjęcie do specjalisty. To wynika trochę z finansowania NFZ-u, że ono jest niższe, ale również z tego, że nie mieliśmy specjalisty kardiologa. Więc ja bym nie straszył pacjentów. Myślę, że nasz szpital jest w stanie dzisiaj zaopiekować się każdym pacjentem, który do niego trafi i oczywiście lekarz, który przyjmuje takiego pacjenta i diagnozuje go, podejmuje decyzję, czy zostawia go u nas, czy wywozi do innego szpitala. I to nie jest złe, to nie jest tak, że jak my już odsyłamy pacjenta gdzie indziej, to nie znaczy, że my mamy zły szpital. Mamy bardzo dobry szpital, mamy dobrych lekarzy, zaangażowane pielęgniarki, tylko trzeba im pomóc, żeby troszeczkę ulepszyć to, usprawnić trochę sprzętu nowego i naprawdę uważam, że pacjenci powinni czuć się bezpiecznie. Kto w tym sporze ma rację? Czy słuszne są obawy mieszkańców Lubartowa? A może, jak zgodnie twierdzą dyrektor Semeniuk i wicestarosta Zalewski, te obawy są bezpodstawne? Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy widzom.